słuchaj. Jakie jaja były dzisiaj u nas, to nie uwierzysz. Przylecieli do nas w południe, że na Podgórzu, no wiesz, przy zakładach. Wypadek był i trup leży na drodze, że policja potrzebna, afera i człowiek umiera. No to bierzemy z mrozem motory i jedziemy. Jesteśmy na miejscu, karetki jeszcze nie ma, patrzymy, faktycznie. Jakiś leszczu leży na środku drogi i ledwo dycha. Pytamy co i jak. Madecki, to znaczy ten co leżał na środku jezdni, bo Madecki się nazywa, jechał motorem do zakładu. A drugi to stał obok, wystraszony. To kolega jego z pracy, szedł na tę samą zmianę. No więc Madecki jedzie, a do tych zakładów w prawo trzeba. No to wystawił rękę, żeby pokazać, że chce skręcić. Ten kumpel, co szedł, usłyszał motor. Odwrócił się i patrzy, że Madecki jedzie i łapę wystawia. Pomyślał, że chce się z nim przywitać. To złapał go za rękę i przytrzymał. A Madecki zrobił motorkiem klasyczny cyrkiel, przyjebał w słup i leży teraz. Na intensywnej terapii. Stan krytyczny.